W stacji ABC w czasie wywiadu Biden mówi w ramach wyliczania swoich zasług, że zabił Putina. I'm the guy who shot Putin down. My, Polacy, chcemy, żeby prezydentem Stanów Zjednoczonych był człowiek, który nie potrafi odróżnić żywych od umarłych, przyszłości od przeszłości, któremu się wszystko plącze. Przecież to jest chodzące niebezpieczeństwo wtedy. No. Na Białorusi pojawiły się jakieś jednostki chińskie, które ćwiczą razem z Białorusinami, no tuż przy polskiej granicy. Jaki może być powód wspólnych ćwiczeń chińsko-białoruskich? Tylko wojna światowa. Wizyta w Warszawie Wołodymyra Zełenskiego i podpisanie umowy o bezpieczeństwie. Polska zobowiązuje się do przygotowania i do wspierania powstania Legionu Ochotniczego, ukraińskiego Legionu Ochotniczego, który będzie walczył z Rosjanami. To mam wrażenie, że jest kolejny kroczek zrobiony przez Polskę w stronę wejścia do wojny. A co za to dostała Polska? Bo Ukraina dostała broń, mundury i szkolenie w Polsce za darmo dla swoich legionów, dla swojego jakiegoś wojska. A co za to dostała Polska?